Dzisiaj popsuł się mój kalkulator, a jest to dosyć fajne urządzenie, ponieważ pozwala liczyć na przykład potęgi czy logarytmy. Jest to takie zaawansowane dosyć urządzenie. I pewnego dnia nic się na wyświetlaczu po włączeniu nie wyświetliło. Otworzyłem ten kalkulator, i pierwsze co widzę to rozlana bateria. Co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ pisze, że to jest ba bateria alkaliczna, więc nie powinna się rozlać, no a jednak się rozlała, więc trzeba było to wyczyścić ślady tego płynu, który się wylał. Dodatkowo został wymieniony tutaj kondensator, który filtruje zasilanie. Poprzednio był ten, który tutaj widzimy, elektrolityczny. Teraz jest. 89. Oczywiście, gdy było to wymieniane, to użyłem takiego przewodu, który tutaj połączył minus z plusem, gdy została wyjęta bateria, a to po to, że gdy lutujemy, mogłoby nastąpić przepięcie i uszkodzić tak delikatne urządzenie, które jest zasilane tylko jedną baterią 1,5-woltową. Tutaj mam w testerze Kondensator elektrolytyczny nowy. Zobaczmy, jakie on ma para parametry. Widzimy, że to ESR u góry jest poniżej jednego. A teraz wezmę ten drugi. I zaraz zobaczymy, jakie są jego parametry. Widzimy ESR 2,7 i ta druga wartość po prawej u góry też dosyć wysoka. Więc miał już on jakieś ślady z użycia, a takie małe kondensatory elektrolityczne powinny mieć zawsze małe SR. Ten, ten niestety miał za duże, więc został wymieniony na taki tantalowy. Więc co się dowiedzieliśmy w dzisiejszym odcinku? Że aby wymienić Jakikolwiek element w takich delikatnych urządzeniach zasilanych niskim napięciem, to trzeba zewrzeć styki zasilania, przynajmniej należałoby tak postąpić. Jeżeli bateria się rozlała, to należy wyczyścić ślady tego elektrolitu z wnętrza. I co jeszcze? No i kondensator, jeżeli jest jakiś uszkodzony, czy nie trzyma parametrów. Też go należy wymienić na nowy. Także to by było na tyle w tym filmiku. Do usłyszenia, cześć.